Na pewno się już domyśliliście, gdzie przyjechałyśmy dzisiaj z Zuzią. Jesteśmy w Nowym Jorku. Jesteśmy na Piątej Alei. Jesteśmy u pani Kruk, u Kasi. I słuchajcie, będziemy kolędować. I takie mamy z Kasią, miałyśmy taki plan, że wczoraj Kasia była u mnie, nagrywałyśmy wczoraj u mnie. Możecie nawet zobaczyć, jak kolędowaliśmy u Ani, a dzisiaj zobaczycie tak tutaj. Wczoraj było tak bardziej klasycznie, przy pianinie, przy skrzypcach, było cudownie. Wrzucamy fragment z mojego domu, w którym zapraszamy Was na film u Kasi, bo to, co nagrywamy u mnie w domu, będzie na kanale u Kasi. I na kanale pani Kruk. Oczywiście zostawimy link na dole. I dzisiaj, czyli u mnie w domu, nagrywamy kolędowanie przy pianinie razem ze skrzypcami Kasi, z dużym sprzętem tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy taki pełno sprzętu, tutaj stoi. I tu, i tu. I jesteśmy przygotowane. A co się okaże za sekund parę. I to wszystko dla Was. Jak wiecie, ja dopiero się uczę i przypominam wszystkie moje kolędy na pianinie. I ja wyciągnęłam pierwszy raz skrzypce po ponad roku, w futerale sobie leżały i no, aż wstyd przyznać, że naprawdę, że w ogóle na nich nie gram. No ale taka jest prawda, że teraz nie ma za bardzo na to czasu. Ja zapraszam Was do pani Kruk, tak. A Was, kochani, też zapraszamy do wspólnego śpiewania. A dzisiaj będzie przy gitarze, tak? Tak. Bardziej tak na wesoło? Tak, bo z dzieciakami to u mnie musi być trochę bardziej na wesoło, żeby je jakoś zaangażować, także musicie koniecznie pokolędować z nami. O to chodzi, tak właśnie w tych świętach, żebyśmy też się na chwilę zatrzymali i pomyśleli, o co w tym wszystkim chodzi, o to, żeby się z rodziną spotkać, żeby razem pośpiewać. To jest rodzinny klimat. Ale patrz, musiał przejść tędy. To teraz my jesteśmy tymi mistrzami drugiego planu. Także pokolędujmy dzisiaj razem. Zapraszamy Was do wspólnego śpiewania. Tak jest. To zaczynamy. Zapraszamy. Przygotowania trwają. Muzycy gotowi? Tak? Wszyscy? Zuzia też? Dzieciaki? Kasia też? Trzy. Tylko ja nie jestem gotowa. Już jestem. Przebierzali do betonu. I od razu już gotowi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości.
Brawo! Pięknie! Czekajcie! Co się stało się? Miś, do kamery. Do kamery, nie do obiektywu. Do obiektywu. O, tak. Tu. Śmieszna. Przybierzeli do Betlejem. Śpiewajcie z nami. A ja zapowiem może, tym razem będzie znak pokoju. Kasia głowę ci ucięło. To nie dobra. To bardzo nieładnie z twojej strony, Aniu. O, bardzo cię przepraszam. Musimy jakoś wytłumaczyć, wybaczyć. Pójdź się spokojnie, ja, bo mam wrażenie, że jest. Wszystko jest tak bardzo profesjonalnie u Kasi. Tutaj nam Olek pomaga i... Powiem szczerze, że troszeczkę się zestresowałam, tym bardziej, że nie znam kolejnej piosenki. Za dobrze może ją słyszałam. Słyszałaś, tak, ale... Z Kasią ją prześpiewałyśmy, ale będzie to znak pokoju. Ten
No to ponagrywałyśmy, słuchajcie. Wypieki na twarzy. Kolejne życzenia zobaczycie już u nas w domu, bo jeszcze Tomek się dołączy i reszta rodziny. No a póki co ja serdecznie dziękuję Kasi za zaproszenie, za wspólne kolędowanie. Mam nadzieję, że śpiewaliście z nami. Dokładnie. Serdecznie Was zapraszam do Kasi na kanał, gdzie możecie zobaczyć, jak grałyśmy też na pianinie, na skrzypcach. Na skrzypcach. I razem kolędowaliśmy u mnie w domu. Także to będzie akurat u Kasi na kanale. Ja zostawiam link do kanału Kasi w opisie. Kanał Pani Kruk, bo nie wiem, czy wszyscy znają, czy nie. Tak, także. Jak pokazałam Cię ostatnio we vlogu, to wszyscy mówili. Tak? Ale ja też byłam zaskoczona, jak dużo osób wiedziało o Ani. No po prostu mam całą listę komentarzy po Twoich odwiedzinach. I to, co ciekawe, pytanie było w 22 minucie, także wszyscy doczekali do samego końca. Także serdecznie Was pozdrawiamy i zachęcamy Was do obejrzenia drugiego filmu. Pa, wesołych świąt. Już od nas z domu, już są święta i właśnie w ten wyjątkowy czas chcieliśmy Wam złożyć życzenia dla wszystkich naszych widzów, dla naszej całej rodziny, dla naszych przyjaciół. Wszystkiego dobrego. Chcemy Wam życzyć dużo zdrowia, dużo spokoju, takiego wewnętrznego, takiego na co dzień. Dużo rodzinnego czasu. I dużo humoru. Dużo humoru. Pogody ducha. Uśmiechajmy się więcej. No. Jest tyle rzeczy, które nas tutaj przytłacza, więc trzeba się więcej uśmiechać. Dokładnie. Znaleźć nawet najmniejsze dobro i się nim cieszyć. Tak jest. So, wesołych świąt! Wesołych świąt! Grinch! Merry Christmas, you filthy animal! Keep the change.